Nazywam się Basia Rosłaniec i jestem tutaj, dlatego że mam dla was bardzo ważną wiadomość. Ta wiadomość jest dość smutna. Mam dla was ostrzeżenie, że jedziecie pociągiem na zagładę. Jedziecie, ten świat was niesie do miejsca zagłady. I tylko jest jedna, jedyna rzecz, która może was ochronić od tej zagłady. To jest tylko jedna rzecz. Ta rzecz jest wasza decyzja. 2000 lat temu Jezus Chrystus oddał swoje życie. Był to akt łaski, akt dobroci Boga, żeby ocalić każdego człowieka, żeby dać ci nowe życie. Nie żadna religia, nie żadne udawanie, że jest się dobrym. My wszyscy wiemy, jak to jest, hipokryzja, udawanie w kościółku, że jest się dobrym. To jest nic nie warte, dlatego że zbawienie to jest dar. To jest dar od Boga. I mam dla was ostrzeżenie, że jesteście, tak jak podczas II wojny światowej jechały pociągi, całe pociągi ludzi jechały na zagładę i większość z nich nawet nie wiedziała, że jedzie. Większość z nich nie wiedziała, że to był koniec. Że nie było drugiej szansy, że nie było wyjścia. Więc teraz mówię wam, że Jezus Chrystus chce was wyciągnąć z tego pociągu. Jedziecie pociągiem na zagładę. Jedyna rzecz, która was może ocalić, to jest zawołanie do Boga, zawołanie do Jezusa Chrystusa. Bo tylko Jezus jest w stanie was ochronić. Nie religia, nie rytuały, nie bycie dobrym, nie udawanie, że jest się dobrym. Bo każde imię zegnie się pod imieniem Jezusa Chrystusa. A nowe narodzenie to jest nowe życie. 10 lat temu ja dostałam nowe życie. To jest inne życie od tego, które miałam wcześniej. Totalnie inne życie. Moje życie przedtem było puste. Byłam na takim kołowrotku. Praca, dom. I co potem? Większość świata i ja również z nim miałam depresję. Większość świata teraz potrzebuje narkotyków, medykamentów, żeby przetrwać to życie. Natomiast w Jezusie Chrystusie możesz mieć nowe życie. I ja zostałam uzdrowiona z depresji. Zostałam uzdrowiona z pustki tego życia. Dostałam nowe życie. Życie piękne. Osobiście spotkałam Jezusa Chrystusa. I ty też możesz. Jezus Chrystus jest na wyciągnięcie twojej ręki. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię 2000 lat temu. Złożył siebie samego jako ofiarę za wszystkie grzechy. Jeżeli chcesz przyjąć tę ofiarę, to podejdź do nas. Jesteśmy tutaj dla was. Jesteśmy tutaj, żeby wam pomóc. Jesteśmy tutaj, żebyście przez modlitwę razem, żebyście mogli się narodzić na nowo. Jesteśmy tutaj, żeby pokazać wam drogę. Jesteśmy tutaj, żeby położyć na was ręce. Żeby się za was modlić. Żebyście mogli wejść w to nowe życie. Nowe życie, które wypaczył dla was Jezus Chrystus. Nowe, piękne życie. Życie w bliskości z Jezusem. Nie ma nic bardziej wartościowego na tym świecie, niż spotkanie się z Jezusem Chrystusem. Nie ma nic piękniejszego. Bo ja mogę powiedzieć, że ja dużo miałam. Miałam dużo tych wszystkich rzeczy, co ludzie uważają, że są ważne. Miałam studia, prestiżowe studia na jednym z najlepszych uniwersytetów. Miałam fajne prace, ale wiecie co? Czułam pustkę. Miałam depresję. Dlaczego? Bo ten świat nie może mi nic dać.
nie może mi dać tej wewnętrznej satysfakcji, tego spełnienia. I szukałam tego spełnienia. Myślałam, że może kariera da mi spełnienie. Może nowy chłopak da mi spełnienie. Ale nigdy tego spełnienia nie osiągnęłam. I wiecie co? Kiedy osobiście spotkałam Jezusa Chrystusa, to było prawdziwe spełnienie. To było coś, co w ogóle nie doświadczyliście. Tego nie można opisać. Nie przechodźcie obojętnie, bo to jest najpiękniejszy skarb w życiu człowieka. Spotkanie się z Jezusem Chrystusem to jest największy skarb człowieka tu na ziemi. I niestety ten pociąg jedzie na zagładę. I tylko narodzenie się na nowo, spotkanie się z Jezusem, pojednanie się z Jezusem jest jedyną gwarancją na twoje zbawienie. Nie znajdziesz zbawienia w tym świecie. Nie znajdziesz zbawienia w medytacjach. Nie znajdziesz zbawienia w religiach. Bo jego tam nie ma. Prawdziwe ocalenie jest tylko w osobie Jezusa Chrystusa. I tylko osobiste spotkanie się z Jezusem. Więc jeżeli słyszysz te słowa, jeżeli one ciebie dotykają, podejdź do nas, pomodlimy się za ciebie. Pomodlimy się, żeby twoje serce otworzyło się naprawdę. Żeby twoje serce pojednało się z Jezusem. Amen.